ale... No, no dobra. Fajnie by to wyglądało, ale zobaczymy. Także strzelaj we mnie. Dobra. Dobra. Teraz no. Wskakuję do działa. O. 3, 2, 1. Cześć, tu Ernest. W tym filmiku znowu jest ze mną Holm. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Pogromców Mitów, w którym to przetestujemy funkcję nowego pojazdu w Fortnite. Kulojazdu. Dokładnie tak, ale zanim zaczniemy, to poznajcie naszą nową wyspę. Jeszcze nie skończyliśmy nad nią prac, ale od teraz to tutaj będziemy przeprowadzać większość naszych szalonych eksperymentów. Wraz z otwarciem nowej wyspy rozpoczynamy też giveaway na okrągłe 1000 podolców. Aby wziąć udział, wystarczy zostawić suba na naszych kanałach i komentarz oraz lajka pod tym filmem. Nie zapomnijcie też wesprzeć swojego ulubionego twórcy w sklepie Fortnite. Chcielibyśmy też serdecznie podziękować użytkownikom Wotaj Gaming, Kozioł Rozruby, Filozoficzny Filozof, Ice King, Kim Chan oraz wielu innym wspaniałym widzom za podesłanie pomysłów na mity. Niestety nie zmieścimy ich wszystkich w jednym filmiku, ale kto powiedział, że to jest koniec serii? Przypominam, że do każdego mitu przyłączamy ankietę w prawym górnym rogu. Z góry dziękujemy za branie udziału w głosowaniu. Tym razem zacznijmy od pytania, czy kulojazd może przykleić się do kuli armatniej? Zapraszamy do oglądania. Witamy ponownie na naszej nowej wyspie do testów. Dzisiejsze testy zaczniemy od pytania, czy kulojazd może przykleić się do kuli armatniej. I aby to sprawdzić, Holm zmienił drużynę. Tak na wszelki wypadek, gdyby kule po prostu tam armatnie przenikały, jakbyśmy byli w jednej drużynie. A więc, kto chce być w kuli? Ja mogę do kuli wejść, no. Dobra, to ja będę strzelał. Ja spróbuję, a ty strzelaj. Za mnie? Tylko teraz będzie problem znowu trafić tą kulę. No, będzie problem na pewno. Okej, okay, zobacz sobie jak to leci, Holm. Najpierw. To na raz strzelam, okej? Okay? Okay. Trzy... Kurczę, czekaj, bo zjechałem w kosmos. Trzy... Cztery... O! No nie bardzo, to za szybko leci. Wiesz co, chyba się ustawię gdzieś tutaj bardziej z przodu, to może wtedy... Może wtedy by to pomogło troszkę. Nie będę tam wjadę szczerze. No jestem, dobra. Dobra. Dawaj teraz może. To 3, 4. Okej, okay. Dawaj jeszcze raz, taka sama wysokość. Mhm. 3, 4. Trochę niżej. Dobra, dobra. 3, 4. O, kozak, tylko jeszcze wyżej. Dobra, dobra. 3, 4. Raz jeszcze, ale wydaje mi się chyba, że po prostu przeniknęło. To 3, 4. Jeszcze raz. Okej. 3, 4. O, sorka, sorka. Poleczkę mi zniszczyłeś. Jeszcze raz. 3, 4. No nie wiem. Wiesz co? Chodź to. Tak. No dawaj, testowy strzał. Okej. Okay. Mimi! O kurde! Dobra, może nie tak. Raz. Taka wysokość chyba będzie dobra, co? Tylko żebym ciebie nie trafił. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No. Nie, jeszcze ostatni raz. Chyba po prostu przenika. Nic z tego chyba. Tak mi się wydaje. No. A spróbujmy z tobą. Czy ja mam się wystrzelić? No. Dobra. O! Udało się! Udało się za pierwszym razem, jeszcze mnie zatrzymałeś mi kompletnie. No przynajmniej źle. A szkoda, że zatrzymałem, myślałem, że mnie jakoś pociągniesz. A weź podejdź ja, do góry fajne teraz. Akurat. Podejdź do góry teraz. Po prostu, wiesz, tak jak na creative. Aha. O! O! Zmacham kuleczką. No. Ej, fajne to jest akurat. To co jest? Super. O, czyli mnie. To cześć. No niestety i w tym przypadku kula armatnia okazała się być tylko zjawą, ale gracze dalej mają swoje hitboxy. Tym sposobem przechodzimy do kolejnego mitu, a brzmi on. Czy w kulojeździe można przetrwać upadek z maksymalnej wysokości? Widzimy się ponownie, ale tym razem na maksymalnej wysokości. Już możemy zbudować jedną rampę, ale nie możemy już tutaj budować podłogi. Więc aby nie spaść, tutaj się zatrzymaliśmy na tej rampie. Na tej dobudujemy tutaj ten. Takie o. Taki wyskok na koniec. Dokładnie. No. Ale zanim wyskoczymy, Holm. Zanim wyskoczymy, Holm. Słucham. O! Lup!
No. Jeszcze mam jedną. Bardzo pyszna. Kutka. Dobra. Co myślicie, że się stanie? Mam nadzieję, że przeżyjemy, choć może troszeczkę ucierpieć nasza kulka. Ale weźmy to. A zróbmy tak, że ty użyjesz turbo, a ja nie użyję, okej? Okay? To gotowy? Na ry, okej? Okay? Okej. Okay. To 3, 4. Okej, okay. Ja lecę. O, chyba jak patrzysz, panie. Nic, kompletnie nic. Po prostu uderzyłem. Kompletnie nic, rzeczywiście. No, bo ja mam... Co zdrowia mam? Co zdrowia, tak, wiesz, nic mojej postaci i co zdrowia kulki. Ani zdrowia kulki, ani postaci. Ej, kozak, ale to ta kulka jest piękna. Po prostu upadłem, żeby... To może skończę się robić z tą kulką. Pupa zrobiłem po prostu, jak spadłem. Kolojazd okazał się być bardzo wytrzymałą opcją, jeśli chodzi o skakanie z ekstremalnych wysokości prosto na twardą ziemię. Warto wiedzieć, że powstrzymuje on jakiekolwiek obrażenia od upadku. Pora na kolejny mit, a mianowicie, co się stanie, gdy przyczepimy się do kogoś, kto wystrzeli się armatą? No, dzień dobry. No, witam. Przy tym pięknym zachodzie słońca, no w sumie jeszcze nie zachodzie, ale prawie zachodzie, sprawdzimy, co się stanie, gdy przyczepimy się kulką do kogoś, kto właśnie za moment się wystrzeli rakietą. Znaczy, co ja mówię? Armatą. Armatą. Chciałem powiedzieć dokładnie. Armatą, dokładnie. I jak on, co myślisz, że się stanie? Moim zdaniem, w momencie, gdy mnie przyczepisz, urwie się linka, jak wejdę do armaty. I tyle będzie z tego wszystkiego. Ja trzymam kciuki za to, że gdzieś polecimy w dal. No, dobra. Fajnie by to wyglądało, ale zobaczymy. Także strzelaj we mnie. Dobra. O, dobra. Okay. Teraz, no. Wskakuję do działa. O. O, i zobacz. Mam nadal linkę na sobie. Dobra, okay. Strzelaj. Gotowy? Mhm. 3, 2, 1. Lecę. Lecisz za mną! What? O. Ej, to jednak działa. No. Ja pierdzielę, ale zobacz. Co ja poleciałeś? Co jest? Ej, ale fajne. Super to jest. No, to jest ekstra. Jest to bardzo satysfakcjonujący wynik. Tego się nie spodziewaliśmy, ale musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Ostatnią rzecz w tym odcinku. Czy będąc w kolejeździe, dostajemy obrażenia od śmierci bomby? Wróciliśmy do trybu kreatywnego po to, aby sprawdzić, czy będąc w kolejeździe, dostajemy obrażenia od śmierci bomby. Dokładnie. Ale musisz drużynę zmienić. O, przepraszam. Holm się z drugiej drużyny, ja mam swoją śmierć bombę. No także i proszę ja rzucać. Przeczuwam, że dostaniesz obrażenia tym. Na 100%. Na no bo przez struktury też dostaje się obrażenia, więc tutaj też na stówę przejdą te obrażenia. Chyba, że to jakieś... 3, nie wiem. 2, 1, 3. Proszę rzucać. O. Co? Serio? Nie. A mi zadaje, mi zadaje. No, a wyrzuć jeszcze raz. Okej. Okay. Ja wyjdę, dostaję, wejdę i nie dostaję. Ciekawe. O kurde. Warto wiedzieć w sumie. Ej, to jest przydatne. Warto wiedzieć, dobry mit. Kurde, dobra. Nie dostaję kompletnie. A jak wyjdę, to dostaję normalnie damage. No ale fajnie. Wejdę z powrotem i jest dobrze. Kurde. Klatka. I to tyle. My już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.